Paweł Oksanowicz, witajcie. Jak z perspektywy dużej fundacji działającej przy największym polskim operatorze telekomunikacyjnym, można organizować życie lokalnych społeczności? W tym temacie będę rozmawiał dzisiaj z Ewą Krupą, prezes fundacji Orange, którą chciałbym bardzo gorąco przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ewo, mamy mniej więcej środek wakacji, środek okresu letniego, w mieście pustki, czy w pracy fundacji również następuje taki wakat, czy, czy wręcz odwrotnie być może jest gorąca atmosfera, no bo... Po lecie zaczyna się kolejny sezon. Ja z bardzo dużym wytęsknieniem patrzyłam na ten kalendarz i lipcowe daty, myśląc, że rzeczywiście będzie wakacyjnie. Natomiast u nas ten okres jest szalenie intensywny, ponieważ wielkie przygotowania do zjazdu nauczycieli w naszym najnowszym programie Mega Misja 300. Osób z całej Polski odwiedzi nas już w początku września, także bardzo intensywny w tej chwili okres przygotowań na tę fantastyczną wizytę. Nauczycieli, którzy chcą z nami wejść w świat nowych technologii, zobaczyć, co fantastycznego można dzięki nim wspólnie z dzieciakami z najmłodszych klas szkół podstawowych wyczarować, jak ich uczyć przygotowania do korzystania z internetu w sposób bezpieczny, twórczy, kreatywny, nauki programowania, także wszystkie te tematy będą obecne. No i w związku z tym ten czas nasz jest szalenie intensywny. Powiedziałaś o programie Mega Misja i pewnie tych programów jest wiele w działalności Fundacji Orange i było wiele. Żeby zacząć zgłębiać temat, w jaki sposób organizować życie lokalnych społeczności, to oprócz takich zjazdów nauczycieli, jak sobie myślę, funkcjonuje jakiś model w ogóle konstruowania tego typu programów, czyli jak z perspektywy dużego ośrodka Warszawy, Miasteczka Orange, bardzo nowoczesnej lokalizacji dla nowoczesnego biznesu, Twojej fundacji, która znajduje się w tym miejscu. Jak? oddziaływać na załóżmy na małą miejscowość na Dolnym Śląsku. Ja bym powiedziała, że to jest takie przejście trochę od makroskali do mikro. To znaczy najpierw my jako fundacja staramy się patrzeć na pewne trendy, problemy społeczne, obszary, w których możemy działać naprawdę skutecznie. I akurat temat, którym my się zajmujemy, to jest na fascynująca technologia, rewolucja technologiczna, która towarzyszy naszym czasom. Ona postępuje od 10 lat, widać ją bardzo mocno też w Polsce, to widać też w statystyce. Gdzie, gdzie patrzymy, że zasięg szerokopasmowy był w 2005 roku kilkunastoprocentowy, teraz dwie trzecie ludzi jest w tym zasięgu, coraz więcej osób z niego korzysta. Oczywiście to też przyglądamy się z jednej strony temu pokryciu, ale z drugiej przede wszystkim też kompetencjom, temu jak ludzie potrafią bądź nie z tego korzystać. I tutaj widzimy na, na tej skali właśnie dużej dwa typy problemów, które się ujawniają. Z jednej strony mamy dużą w Polsce grupę osób zagrożonych, Wykluczeniem cyfrowym, które wydaje się, że niekoniecznie. Wiedzą, jak do tego pociągu w ogóle wsiąść, który pędzi z dużą już w tej chwili prędkością na świecie i skorzystać z, z, z dobrodziejstw, które w codziennym życiu, bo staramy się przez ten pryzmat pokazywać internet i nowe technologie osobom dorosłym, osobom starszym. W Polsce mamy ponad 9 milionów osób właśnie w tej kategorii wiekowej, 50 plus, które nie korzystają z internetu i to jest duży odsetek. A z drugiej strony bardzo mocno, i to jest przede wszystkim chyba nasza w tej chwili misja też staramy się patrzeć z dużą uwagą, jak młodzi korzystają z internetu. I w takiej opinii powszechnej wydaje się, że są szalenie sprawni, ale ta sprawność jest dosyć powierzchowna. To z badań zresztą widać doskonale, na przykład badanie, które zrealizowaliśmy 4 lata temu na grupie nastolatków, pokazało, że co prawda większość z nich, 90 ponad procent korzysta z internetu, natomiast już podstawowe umiejętności związane np. przykład z obróbką zdjęć, edycją, tworzeniem jakichś filmów ma zaledwie 1 na 4 nastolatków. Jeżeli pytamy, jak świadomie sprawdzają wiarygodność informacji, czy robią to gdzieś poza hasłową wyszukiwarką Google. To Google wie wszystko. Według nich jest niestety też często stosowana metoda kopiuj i wklej i to jest absolutnie nagminne. I to jest problem, ponieważ tworzy się grupa dosyć biernych konsumentów treści, nieświadomych tego, w jaki sposób często też mogą zostać zmanipulowani. Także to jest budowanie pewnych postaw wobec. Technologii, krytycznego myślenia. Też oczywiście e, bardzo mocno jako fundacja podkreślamy te szanse, jakie technologie niosą i staramy się zgodnie z naszą misją łączyć czy inspiruje, inspirować młodych do tego, żeby szukać kreatywnych form wykorzystania. Więc przechodząc do tutaj tego modelu mikro, czyli jak na, na poszczególne małe społeczności przełożyć potrzeby, to patrzymy najpierw na ten duży obrazek i tak powstają nasze programy na bazie badań, rozmów z ekspertami, Widzimy te wyzwania w małych społecznościach. Rzeczywiście technologie mogą być wielką szansą, na przykład na lepszą komunikację między ludźmi, na to, żeby tworzyć wspólne jakieś inicjatywy, żeby głosować na pewne projekty, żeby uczyć postawy obywatelskiej, partycypacji. To są ważne hasła, natomiast żeby wypełnić je treścią, to trzeba dać ludziom konkretne przykłady, zainspirować, pokazać, jak to zrobić, jak u siebie wydyskutować, co jest ważne dla naszej społeczności, i tym się już w naszych programach. Konkretnie zajmujemy. Czyli jak mogłem zrozumieć, chodzi o to, że adresujecie się w swoich działaniach do tych młodych i do seniorów. Do młodych i do seniorów, bo to są dwie grupy, które po pierwsze albo mają szansę wyedukować się lepiej i korzystać aktywniej z internetu, myślę tutaj o młodych, no i seniorzy, żeby dać im szansę, aby załapali się jeszcze na tę rewolucję technologiczną. Myślę, że patrzymy w ogóle szeroko na, na społeczeństwo, chociaż faktycznie grupą największą, na którą oddziałujemy jest dzieci i młodzież, i, i, i to jest ta przyszłość lepsza, którą staramy się dzięki technologii im stworzyć. Znaczy nauczyć ich bardzo konkretnych umiejętności, ale też, tak jak powiedziałam, wartości, które muszą respektować, ale też postaw właśnie wobec, wobec te, tych narzędzi. Oni się urodzili w tych, w tych czasach, oni nie pamiętają świata bez internetu. Zabawne było to, pamiętam, w jednym z pytań, które zadaliśmy, co jest według Ciebie największym zagrożeniem związanym z internetem, z siecią. No, odpowiedź, że go nie będzie. To jest największa obawa, więc to jest pokolenie zdecydowanie. Cyfrowych tubylców, tak się o tym mówi, ale z drugiej strony też bardzo mocno w Polsce, tak jak, jak powiedziałeś, e, kłopot i osób dorosłych, i też seniorów, których da, staramy się no, dawać ten kontakt bardzo konkretny z tymi narzędziami, pokazać, czy to może ułatwiać im życie. W takich prostych relacjach, mówienie się na wizytę do lekarza, znalezienie sobie jakiejś wycieczki w atrakcyjnej cenie, e, poznanie mm, może Jakieś osoby. Dla osób starszych to też jest bardzo często na przykład główna motywacja, że one sięgają po internet. To się nie ujawnia na pierwszym spotkaniu, na jakimś tam kolejnym, że one na przykład szukają jakiejś osoby, nie wiem, nawet bliskiej, tak? Starsze panie, mówiąc wprost, też często samotne, one, one szukają jakiegoś partnera życiowego w tej sieci i to jest też myślę, no konkret, z którym, z którym przychodzą. Od tego się zaczyna, bo potem raz już. Dotknięta ta sieć powoduje, że się odnawiają np. kontakty czasem z osobami z lat młodości z, ze szkoły podstawowej czy średniej, że odkrywamy tam jakieś przeboje muzyczne z czasów młodości, do których się tańczyło na prywatkach, i, i to wywołuje z jednej strony jakieś wzruszenie, a z drugiej też stopniowo wchodzenie w te, w te narzędzia pozwala też podnosić. Mówiąc już tak, może górnolotnie jakoś życia, bo też na przykład uczymy, jak kontaktować się z bliskimi, często osobami, które mieszkają w innych miastach, mieć nawet codzienną czy raz w tygodniu wideo rozmowę ze swoim wnukiem. I to wszystko się w sensie, zaczyna dziać. Też pamiętam wypowiedź takiej starszej pani, która powiedziała, że ona myślała, że oni są straconym pokoleniem, a dzięki właśnie już w tych dzisiejszych czasach, dzięki temu, że odkryła internet i nowe technologie, ona. Żyje pełnią życia, ona uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, ona przegląda sobie różne zdjęcia, bo się akurat tym interesowała z jakichś wystaw. Ona, ona sporo czyta, to wszystko jest no, w sieci w tej chwili, dużo, dużo treści wartościowych jest nieodpłatnych, więc, więc to jest taka szansa na aktywność życiową i społeczną dwie, dla wielu z tych osób, nawet z małych ośrodków, której by normalnie u siebie w mieście czy w małej wsi też, też nie znaleźli. Wspomniałaś o badaniach, które robicie, o tym strachu przed zanikiem sieci, takim totalnym, który to strach drąży młodych. I jak rozumiem, ba badania to jedno z narzędzi, dzięki którym poznajecie potrzeby małych społeczności. Czy jeszcze coś jest? No, nic nie zastąpi też spotkania z człowiekiem. Staramy się też, szczególnie myślę w programie Pracownie Orange to widać, program, który jest adresowany do miejscowości do 40 tysięcy, ale większość tak naprawdę to są od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy mieszkańców takiej miejscowości. I tam już na etapie rekrutacji staramy się jakoś ludzi zaangażować, zmobilizować, to znaczy, że, że oni tak naprawdę mają wpływ na to, gdzie te miejsca powstaną. W zeszłym roku zrobiliśmy właśnie nabór taki, gdzie można było wybierać spośród kilku miejsc, które weszły do finału. Oczywiście według pewnych kryteriów dobrane te, bo one muszą mieć pomysł na siebie. Musi się zebrać grupa co najmniej pięciu osób, jakaś organizacja, przy której to stworzą i gotowość i wola współpracy. Natomiast już od strony narzędzi, one nie muszą te osoby tam pracujące mieć żadnych kompetencji zaawansowanych, bo my tak naprawdę zaczynamy pracę od początku i zaczynamy diagnozą tej społeczności, często. Czyli mamy do tego no partnerów społecznych, którzy na przykład jadą tam na miejsce. I zanim zaczniemy tam działać i konstruować jakieś konkretne projekty, to też uczą ich myślenia, budowania takiej samoświadomości. Zastanówcie się, kto u was mieszka. Czy to są głównie osoby młode czy starsze? Czy, czy to jest jakaś, jakiś problem, który mamy, nie wiem, Popegorowski ośrodek inaczej funkcjonuje, inaczej funkcjonują małe miejscowości przy dużych ośrodkach i miastach na przykład. W niektórych obszarach jest właśnie duży, duży odsetek osób grujących młodych, a w innych znowu są młodzi, ale nie mają pomysłu na, na siebie i, i, i też nie ma na przykład żadnej szkoły czy biblioteki w danej miejscowości. I tak naprawdę trzeba stworzyć tym, tym młodym taką przestrzeń do twórczego bycia tam razem, do zabawy też czasem, ale też to, to często poprzez to, że tam zaczyna się od kontaktu, nie wiem, nawet z grą na tą komputerze, to już jak mamy w orbicie tego młodego człowieka, to on, on zaczyna się też uczyć lepiej. Też taka historia młodego chłopaka, chyba nie wiem, może z ośmioletniego, który mówił, że, że dzięki pracowni Orange poprawiłem swoje oceny z biologii i historii na przykład, bo on rzeczywiście tam w tych małych, szczególnie wsiach, to jest jedyne miejsce, gdzie dzieciaki w ogóle po, po szkole wracając z większego miasta gdzieś obok mogą spędzić czas razem i tam jest bardzo fajna osoba, która prowadzi te zajęcia i ona tak w sposób umiejętny też dzieciaki od tej zabawy, formy włącznie, rozrywki, przechodzi do jakiejś formy poszukiwania wartościowych informacji. Co do takiego Pracowni Orange, czyli już zaczynam Cię podpytywać o programy, które funkcjonują w, na terenie kraju. Chyba ostatnią z odpowiedzi byłoby to, że jest to pracownia kulinarna, w której uczy się ludzi wyciskania soku z pomarańczy. Mhm wyciskamy ostatnie soki, ale tylko i wyłącznie z pracujących tam liderów, animatorów, z osób, które opiekują się tymi pracowniami. Pracownia Orange to jest w ogóle taki koncept, który myślę jest znakomitym przepisem już trzymając się tych kulinarnych wątków, na to jak rzeczywiście sprawić, żeby danie w postaci współpracującej ze sobą społeczności komunikującej się przygotować. I do tego jest potrzebna oczywiście szczypta z zewnątrz podanej jakiejś inspiracji, ale kluczowe składniki mamy na, na początku podane. Pracownia Orange, czyli w, w danej miejscowości. Pracownia Orange to jest multimedialna, pracownia komputerowa, wyposażona właśnie w komputery, z oprogramowaniem, też w jakiś telewizor, w rzutniki, w urządzenia różne multimedialne. Jest tam też przestrzeń odpowiednio zaaranżowana, spotkań, wyremontowana bardzo często, oczywiście. My też finansujemy to, te, te koszty, ale rękoma fizycznie osób tam stamtąd, bo to jest też wielka wartość. To znaczy, jak, jak osoby wokół pracowni same się zaangażują od samego początku, to one też bardzo mocno z tym miejscem są potem związane z żyte i to procentuje. I w tych pracowniach kluczowe zaczyna się dopiero potem. To znaczy, jest cały pomysł na to, od tego etapu diagnozy potem do wdrożenia różnych działań, jak sprawić, żeby ludzie chcieli wyjść ze swoich domów, żeby chcieli ze sobą wspólnie porozmawiać o tym, jak zmienić moją miejscowość na lepszą, jak sprawić, żebyśmy ze sobą byli, żebyśmy stworzyli taką przestrzeń przyjazną i dla dzieciaków, i dla młodzieży, jakieś projekty razem realizowane dla osób dorosłych, czasem dla seniorów, żeby odpowiedzieć na nasze lokalne zapotrzebowanie. Być może jest jakiś problem bezrobocia wtedy, jak się zastanowić, jak nauczyć ludzi pisać na przykład CV, jak, jak nauczyć podstawowych kompetencji cyfrowych, bo jak badania, szacunki Unii Europejskiej Wskazują, no do 2020 roku właściwie 90% zawodów będzie wymagało podstawowych kompetencji cyfrowych, czyli na no umiejętności rzeczywiście na jakimś etapie, nawet, nawet korzystania z prostych jakichś aplikacji czy systemów, bo jakby no ta technologia bardzo, bardzo postępuje. Mówiliśmy na początku o mega misji, bo to też jest jeden z Waszych programów, czy mogłabyś nam go przedstawić? Mega Misja to jest program edukacji cyfrowej dla dzieci w klasach 1-3 w świetlicach szkolnych w całej Polsce. My, zaczynając tę naszą przygodę ze szkołami w ubiegłym roku, chcieliśmy się zastanowić, co tak naprawdę jest potrzebą największą. Oczywiście no, lekcje informatyki się odbywają, są różne zajęcia przedmiotowe, ale zwróciliśmy uwagę na to, że świetlice szkolne są takim miejscem z niewykorzystanym wielkim potencjałem. Z jednej strony potencjałem pewnej przestrzeni otwartej, która może być przyjazna, w której dzieciaki czują się swobodnie, w której nie ma tego dzwonka przysłowiowego. I tam jest często czekanie przez dłuższy czas, przed lekcjami, czy potem po lekcjach. I okazało się, że, że jest wielki też potencjał i trochę niedowartościowanie w zawodzie, chyba nauczyciela, wychowawcy świetlicy, i też taka potrzeba rozwojowa tych osób, że, żeby w jakiś sposób na nowo trochę stworzyć to miejsce w, w dobie technologii, które nas otaczają i zrobiliśmy wspólnie z partnerami, Centrum Cyfrowym, Projekt Polska i też z Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Highlight Inaczej, taki, myślę, fantastyczny program, który uczy poprzez zabawę. Tam jest fo formuła cyfrowego laboratorium, w którym w formie takiej animowanej, w którym przez 10 miesięcy, cały rok szkolny, odbywają się raz w tygodniu zajęcia przez dwie godziny, bo też no, jakby tam absolutnie nie chcemy zawłaszczać tej przestrzeni wyłącznie na tą. Nowo technologiczną, chcemy ją wprowadzić w sposób bardzo przyjazny, ale też edukacyjny. I tam Julka i Kuba jest taki psotnik. Psotnik uosabia wszystko to, co będzie trudne w internecie. Czasem psuje jedną czwartą, jedną dziesiątą, czasem wyłączy cały internet. I dzieciaki w sposób nawet nieświadomy, pokonując pewne tam problemy i pomagając tym bohaterom, uczą się bardzo ważnych umiejętności związanych z obsługą komputera internetu, ale myślę, że nawet. Ważne, że uczą się pewnych postaw, to znaczy zdobywają informacje o tym, jakie są zasady bezpiecznego poruszania się w internecie, że nie wolno ujawniać swoich danych, jak chronić swoją prywatność, czym są prawa autorskie. Warto wiedzieć, że nie każda informacja znaleziona w internecie jest prawdziwa i wiarygodna. Uczą się też pewnej wrażliwości społecznej, na przykład w, w jednym z odcinków, tworzą nawet prosty film dla dzieci z niepełnosprawnościami, bo też uczymy przy okazji takiej postawy, właśnie wykorzystania w sposób twórczy tego, co nam dają technologie, żeby pomagać innym. I przez te 10 miesięcy w takim cyklu uczą się ważnych umiejętności. Nie zawsze rodzice niestety, i to jest też, też wychodzi to z badań, są w ogóle gotowi i chętni, żeby z dziećmi na te tematy rozmawiać. Uważają, że szkoła to załatwi. Szkoła na dzień dzisiejszy rzeczywiście też mało jest jeszcze otwarta na nowe technologie, więc w ten sposób w taki, bym powiedziała, przyjaznej, bardzo formule radosnej mamy, mamy taką edukację cyfrową, Przygotowanie do korzystania z technologii, i też bardzo ważny jest ten, ten aspekt potem wyników. Bo my jesteśmy po pilotażu 50 szkołach. Okazało się, że to przynosi fantastyczne efekty, że ponad dwie trzecie rodziców zauważyło wzrost tych kompetencji cyfrowych u swoich dzieci, że nauczyciele bardzo mocno zauważają, jak dzieci w ogóle, nawet te maluchy z klas 1-3 nauczyły się nawet i są jakimiś, można powiedzieć, na poziomie szkoły ekspertami, one uczą tych starszych dzieciaków, na robią jakieś ankiety, na przykład w paru szkołach tak było, że, że robią różne wystawy, które towarzyszą, towarzyszą samej szkole, ale własnymi rękoma, tak? robią jakieś tam zdjęcia, robią jakieś wywiady, także, także to jest taka, taka lekcja, Aktywności. A ten chłopiec, który stał się naczelnym operatorem gminy, jest absolwentem którego z Waszych programów? Naszej pracowni Orange. Rzeczywiście nastoletni chłopak z trudnej rodziny, taki trochę pozostawiony sobie, który po raz pierwszy zetknął się z kamerą, z możliwością stworzenia materiałów w pracowni Orange. Przyszedł tam po prostu, żeby sobie pograć, na na świecie, ale w jakiś sposób umiejętnie osoba prowadząca te zajęcia go włączyła w ten warsztat. nai no, an po kilku miesiącach stał się naczelnym faktycznie reportażystą w swojej gminie. On tworzy materiały z wszystkich wydarzeń lokalnych, z festynów, on odwiedza szkoły, on rozmawia z ludźmi, on mówi o zawodach różnych i pokazuje je potem dzieciakom. Także takie historie indywidualne też nas bardzo cieszą. Ich jest bardzo dużo w pracowniach, bo pokazują, że, że czasem wystarczy niewiele. znaczy ten hasłowo-cyfrowy przewodnik czy, czy jakiś opiekun, ktoś, kto, kto jakby zainspiruje dzieciaka i pokaże mu tą dobrą stronę nowych technologii, że one mogą być czymś więcej niż tylko klikaniem, przechodzeniem na wyższy po poziom gry, że, że to może dać mu nie tylko satysfakcję, ale też po prostu zawód w przyszłości, bardzo konkretną formę zarabiania pieniędzy, która też jednocześnie daje wielką satysfakcję. I, i no tym tropem staramy się iść, żeby dzieciakom pokazywać w tych małych społecznościach ich lokalną historię, kulturę. One remiksują Słowackiego Mickiewicza, one nagrywają jakieś ludowe pieśni, e, one tworzą filmy metodą poklasyfikacji, na przykład, w taki sposób nowoczesny. One przetwarzają jakiś czasem dzieła sztuki po swojemu, czyli to jest nie może bardzo od razu czasem ambitna, ale forma takiej edukacji poprzez doświadczanie, poprzez pracę przy pewnych projektach, i ona przynosi świetne efekty i rezultaty. Polskie szkolnictwo znowu czeka spora zmiana, czy to w jaki sposób będzie wpływać na działalność fundacji, która to działalność dotyka, dotyka edukacji. Tak, my, my faktycznie e, jesteśmy od e, tego roku szkolnego obecni też w szkołach z programem Mega Misja. E, jesteśmy też na etapie przygotowania e, pilotażu nauki programowania. To będzie, myślę, też fantastyczna rzecz, ponieważ po raz pierwszy w Polsce będziemy chyba. Uczyć systemowo w szkołach podstawowych innych przedmiotów niż na informatyce, poprzez właśnie wykorzystanie kodu, poprzez jakieś proste animacje. Na lekcjach matematyki. Na przykład dzieciaki chcemy, żeby się uczyły programowania robotów, konstruowania ich programowania, żeby tworzyły jakieś proste właśnie animacje, młodzi historycy, jest ścieżka taka dj nowoczesni nowocześni, jest, jest ścieżka, która uczy dziennikarza. Od w dziennikarzach przyszłości, tak jak oni będą wyglądać, więc, więc to w pewnym sensie jest z naszej strony rewolucja. A wracając do tematu zmian w szkolnictwie, no. Trudno w tej chwili rzeczywiście to będzie długi proces trwał jeszcze kilka lat. My jesteśmy na razie obecni w klasach 1-3, więc to w nauczaniu początkowym się na tym etapie jeszcze wiele nie zmieni, ale myślę, że no to czas pokaże. To jest na pewno niełatwa reforma, bo, bo zmienia zupełnie model też przechodzenia dzieci z jednych do drugich poziomów edukacyjnych, no i my też na pewno będziemy musieli to uwzględnić w swoich projektach na przyszłość. Ale myślę, że też wkład, ten, który, mam nadzieję, ten wkład, który my już dajemy, takie Gotowe, właściwie do wzięcia, bo to wszystko jest też, też te nasze materiały będą e, możliwość w otwartych konkursach wzięcia dla każdego skorzystania, część baz. E, w mega misji na przykład jest dużo scenariuszy, całkowicie nieodpłatnie dla każdej szkoły dostępnionych, no, więc to wszystko chcemy dać, udostępnić. Mamy nadzieję, że też między innymi czy Ministerstwo Edukacji, ale też te szkoły same po prostu będą chciały z tego korzystać, bo to jest wielka szansa tych materiałów wartościowych jest bardzo dużo, tylko warto o tym też pamiętać, że to jest coś, co przygotowuje. Dzieci do życia za jakiś czas do prawdziwego życia. Jeśli chodzi o, o, o samą szkołę, jest to trudność, bo ona jakby będąc trochę jeszcze ciągle w przeszłości, bo ten model, który funkcjonuje w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach jest metodem no, XIX-wiecznej ciągle szkoły, a my staramy się pokazać, że w nowych technologiach jest wielka szansa na właśnie interaktywną, skuteczną edukację, że ten model musi się zmienić, że nauczyciel powinien być bardziej takim mentorem, bardziej takim przywódcą, coachem, używając języka bardziej e, ludzi od, od zarządzania zasobami ludzkimi, e, niż ekskatedra wygłaszającym te swoje tezy e, takim XIX wiecznym e, wykładowcą i, e, i że w związku z tym szkoła powinna tworzyć taką przestrzeń, promować tego typu nauczycieli, i dzieciaki bardzo skutecznie te szanse wtedy wykorzystują. Szczególnie, że w przypadku niektórych nauczycieli, tych wyciągniętych z XIX wieku, to dzieci i nauczyciele mogliby się nauczyć operowania w, w cyfrowym świecie. Mówimy tutaj o edukacji odwróconej. Mówimy trochę edukacji odwróconej, ale musimy pamiętać, że oczywiście nauczyciel powinien mieć przede wszystkim dużo sobie odwagi, żeby ten krok wykonać, i on nie zawsze może będzie tak sprawny technicznie jak, jak uczniowie, ale z drugiej strony on ma wielką szansę, żeby prowadzić, bardziej właśnie w tym modelu odwróconym trochę podpowiadać, trochę stymulować, trochę zwracać uwagę czy zadawać pewne pytania, żeby pojawiała się ta refleksja po drugiej stronie, i myślę, że, że, że uczniowie jest taką, w takiej takiej dobrej, partnerskiej bardziej relacji, ja bym ją tak nazwała, że, że oni też dużo wezmą od tego nauczyciela, to znaczy, że to jest taka wzajemność i wcale to nie, nie, nie rujnuje w żaden sposób autorytetu żadnego nauczyciela, że on może powiedzieć, że on czegoś nie wie, bo, bo ma i doświadczenie życiowe, i wielką wiedzę, i też umiejętność tak prowadzenia tej grupy, żeby ona no, sama dochodziła też do wielu wniosków i to myślę, że to jest właśnie ta, ta edukacja przyszłości. Szczególnie, że że zasady wyciągnięte z XIX wieku wcale niekoniecznie muszą być złymi zasadami, czy też przestarzałymi. Wspomniałaś podczas tej rozmowy o tubylcach cyfrowego świata. Jeśli ktoś się urodził takim tubylcem, to ma chyba ułatwione życie we współczesności. Jeśli ktoś nie urodził się, to można by go nazwać emigrantem do cyfrowego świata. Jak myślisz, czy, czy osoby, które rzeczywiście nie urodziły się takimi osobami mają rzeczywistą szansę, żeby wykorzystać nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia, czy my tak naprawdę możemy się tylko zbliżyć do takiego punktu, w którym one poczują, że to jest ich świat, czy ciągle się będą czuły tymi emigrantami. Myślę, że dużo da się zrobić. To znaczy, na pewno te technologie też ja ich nie chcę w żaden sposób demonizować ani też z drugiej strony wynosić na piedestał, bo one są tylko narzędziem. I, i sztuką jest, żeby dorośli, którzy się urodzili w czasach i są tymi wcześniej, wcześniej przed dobą internetu i są tymi cyfrowymi emigrantami, żeby każdy z nich znalazł własny swój sposób na korzystanie z technologii, tak żeby one pomagały nam w rozwoju zawodowym, osobistym żeby one nam ułatwiały pewne sprawy i my, my często mówimy o takim modelu tak zwanych funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, czyli do konkretnych rzeczy, do tego, żebyśmy zarządzali swoją bankowością w sposób skuteczniejszy, lepszy, byśmy w ogóle mieli świadomość pewnych pojęć, ale też na przykład konstruowali swój, swój domowy budżet dzięki temu, bo mnóstwo jest takich narzędzi na przykład i to też oszczędza czas, jeżeli ma się konto mobilne i Polacy w ogóle pokochali tę formę, bo jak badanie robiliśmy sondażowe, co, co najbardziej w ciągu 10 lat Zmieniły technologie, to na przykład między innymi w tej top 3 pojawiała się bankowość internetowa. To, że będziemy potrafili kupować taniej, lepiej, porównywać pewne oferty, to też jest element pewnej świadomości, która jest potrzebna każdemu człowiekowi w życiu. To, że potrafimy znaleźć sobie ciekawe przepisy kulinarne na przykład tak, i, i znakomicie też wykorzystywać, łączyć różne, różne rzeczy, to też wielka domena. To, że potrafimy znajdować ciekawe treści, najnowsze wiadomości z całego świata. Świata to też jest wielka wartość, myślę, dla, dla każdego. Także bardziej pod tym kątem funkcjonalnym. I ja znam przykłady też z naszych różnych programów. Wiele osób naprawdę. Z Starszych seniorów, nawet po 80 roku życia, które zaczynają swoją przygodę z technologiami, i tam potrafią odnaleźć to Wielką frajdę i też ułatwiają swoje życie, mniej czasu na pewne wcześniej wymagające fizycznej, nie wiem, wędrówki gdzieś tam do, po lekarzach czy, czy innych wymagających tego instytucjach. Są zapowiedzi elektronicznego dokumentu tożsamości, dowodu, który będziemy mieli, więc to wszystko są pewne elementy, które technologia nam powinna, ułatwiać, ale ona jest tylko narzędziem i jakby zawsze bardziej na ten cel powinniśmy patrzeć. Z tej perspektywy staramy się tych cyfrowych emigrantów łapać w naszą orbitę, im pokazywać słuchajcie, to może być wielka szansa dla was też, żeby się uczyć. Niestety w Polsce mamy ten problem, że edukacja ustawiczna właściwie taka przez całe życie nie istnieje. No skandynawowie są tutaj mistrzami, oni się całe życie dokształcają i, i, i też z badań znowu, które, które pokazują na przykład jak rynek pracy się zmienia. My będziemy prawdopodobnie nasze, naszą pracę zmieniać co najmniej siedem razy w ciągu życia, co kilka lat, i to wymaga ciągle naszej adaptacji do, do nowych wyzwań. I w związku z tym też no, nie wyobrażam sobie, żeby to robić bez tych nowych technologii. Znaczy, no, życiowo my też możemy być wykluczeni z wielu różnych właśnie funkcji, ale też zawodowo możemy być wypychani na margines, jeżeli nie będziemy mieli chociaż tych podstawowych kompetencji, a z drugiej strony. Też wracając jeszcze do dzieciaków, no to też ciekawe dane pokazują, że właśnie 6 na 10 dzieciaków zaczynających dziś edukację będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. To też jest wielkie pole do nauki pewnych takich wartości, postaw wobec technologii twórczych, aktywnych, bo szkolnictwo i te, te metody uczenia też się muszą zmieniać, że, że te zawody będą nowe, one będą nam cały czas przyrastać i. i i to sądzę, że, że trzeba po prostu z tego sobie zdać sprawę, że Polska też w tym wyścigu jakoś, nie wyścigu, ale w ogóle w tym, w tym postępie, w tej rewolucji powinna uczestniczyć, a, a z drugiej strony no, nie jest też z tym najlepiej u nas. A gdzie na wakacje? Na wakacje w dwóch częściach. Pierwsze zagraniczne w słonecznej, pięknej Grecji. Bardzo się z tego cieszę. Jedziemy z przyjaciółmi, a potem nasza polska Mazury. Dwa tygodnie też, też mam nadzieję w słońcu, bo to różnie bywa z tym z doświadczeń zeszłego roku. Niestety nam się nie udało trafić z aurą, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie, będzie piękne polskie słońce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Oksanowicz, dziękuję i do usłyszenia w tych okolicznościach w programie Bizon Biznes odpowiedzialnej i Nowoczesny w Muzeum FM już za tydzień.